Grzegorz Rossa. Ciężkie czasy dla agentów. Część 12. Odpowiedzialnym z ramienia drugiego zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za lokowanie agentów w sferze mediów był Ryszard Pospieszyński. Najpierw pracownik Komitetu Centralnego ZPR, a później dyrektor generalny Filmu Polskiego. Golicyn, Suworow, Bukowski, Besançon i inni napisali tak wiele na temat specjalizowania się służb sowieckich i podporządkowanych im mediów w zakłamywaniu rzeczywistości. W Polsce mamy analogiczną sytuację. Mainstreamowe media są od 21 lat podporządkowane służbom. Że właściwie tajemnicą Poliszynela jest to, iż kłamstwo w świecie zsowietyzowanym jest chlebem powszednim. Infiltracja agentami wpływu nie jest jedyną metodą stosowania przez specsłużby Moskwy kontroli nad mediami. Innymi takimi metodami są biurokracja, brak konkurencji, chów wsobny, etatyzm, hermetyczność, interwencjonizm, karierowiczostwo, konformizm, korupcyjność, mentalność hordy, narzucanie wzorów negatywnych, neotrybalizm, niewolnictwo mody, owczy pęd, regulacje, równanie w dół, selekcja negatywna, tresura. Te metody z infiltracją agenturą wpływu nie wykluczają się. Przeciwnie, są wobec siebie komplementarne, uzupełniają się i przenikają. Ich stosowanie łącznie daje efekt synergii. Wielu byłych PRL-owskich dziennikarzy nadal pracuje w mediach, zachowując wysoką pozycję zawodową i autorytet, ciesząc się zaufaniem swego środowiska. Szkolą oni młodych dziennikarzy, decydują o tym, kto w środowisku awansuje, kształtują poglądy i sympatie środowiskowe. Po 21 latach od Okrągłego Stołu rolę tę wciąż jeszcze w polskich mediach pełnią takie postaci jak Daniel Passent, TW John, Jerzy Urban, Janusz Rolicki, Monika Olejnik, Zygmunt Broniarek, Olga Lipińska, Janina Paradowska, Jacek Żakowski, Stefan Bratkowski, Marek Ostrowski i wielu jeszcze innych, choć niektórzy z nich zdążyli już w aureoli sławy i środowiskowego szacunku doczekać swych ostatnich dni. W TVN rej wodzi Grzegorz Miecugow, syn perlowskiej sławy dziennikarskiej, Bruno Miecugowa. W Rzeczpospolitej podobną rolę dyskretnie pełni Krzysztof Gottesman, syn byłego redaktora naczelnego perlowskiej kultury. Założycielami i współwłaścicielami oraz szefami TVN czy Polsatu są tacy byli perlowscy dziennikarze i agenci bezpieki jak Jan Bohdan Weichert, Zygmunt Solosz, czyli TW Zegarek, czy Milan Subotic, TW Milan. Właściciel i założyciel Radia Z, nieżyjący już Andrzej Wojciechowski wraz ze współzałożycielem tego radia Januszem Weissem, to wieloletni zasłużeni dla komunistycznego systemu dziennikarze. Nasz świat filmowy jest jednym zamkniętym kręgiem, który od czasów Władysława Gomułki po dziś dzień w różnego rodzaju konfiguracjach ciągle funkcjonuje. Dziś na jego czele stoi pani Agnieszka Odorowicz jako dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a wokół niej kotłuje się to całe środowisko. Jest to ciągle grupa tych samych ludzi. Notabene korporacyjność sam Il Duce Benito Mussolini utożsamiał z faszyzmem. Nie jest przypadkiem, że Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele największych polskich mediów, Tygodnika Powszechnego, Polityki, Newsweeka Polska, Wprost, Przekroju, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Polski The Times, Press, TVP1, TVP2, Telewizja Polsat, TVN, TVN24, Radia Z, przyznała nagrodę dziennikarza dwudziestolecia tajnemu współpracownikowi bezpieki. Na rzecz głębokiej i rozległej infiltracji mediów przez agenturę wpływu przemawia Poszlaka. Wśród ofiar zamachu smoleńskiego nie ma ani jednego dziennikarza. A w samolocie rządowym, którym leciała polska delegacja państwowa, jeszcze były miejsca wolne. We wszystkich znanych przypadkach dziennikarze starają się za wszelką cenę lecieć tym samym samolotem, co ważne osobistości. Ale akurat w tym jednym przypadku postąpili odwrotnie. Polecieli innym samolotem. Moskwa oszczędziła swoich agentów wpływu. Jeszcze tym razem. Stąd bierze się parcie na szkło.
Tandetny politykier robi wszystko, by skupić na sobie uwagę dziennikarzy. Brak dziennikarzy w pobliżu jest symptomem wystawienia na odstrzał. Agenci wpływu wplasowani są też w przedsiębiorstwach badania opinii publicznej, think tankach, instytucjach prowadzących działalność mającą wpływ na politykę, instytutach politologicznych jako funkcjonariusze partii politycznych. Do każdej zapowiadającej się obiecująco partii nałażą karierowicze. Co do agentury, wiadomo, kierowana jest do wszystkich partii, a niektóre nawet zakłada. Generał Gromosław Czempiński, który zainspirowany zamachem na papieża obrał sobie pseudonim wywiadowczy Akcza, oświadczył publicznie, że założył Platformę Obywatelską. To nie jakieś wyjątkowe zdolności, nikomu nieznana pracowitość Donalda Tuska uczyniła z niego lidera politycznego, lecz potęga służby kierowanej przez generała Bułę i Wawrzyniaka. To Wiktor Kubiak, występujący w raporcie na temat likwidacji WSI, wyciągnął go z politycznego marginesu i dał mu środki umożliwiające przekucie osobistego cynizmu w partyjny sukces. To nie z powodu atrakcyjności towarzyskiej Donek obdarzył agenta WSW pełnym zaufaniem i osobistą przyjaźnią. Kwestia agenta Bolka. Są ludzie, którzy na ogół bredzą, jeśli mówią od siebie. Czasem jednak przekazują wiadomości od kogoś poważnego i wtedy należy ich słuchać uważnie. Otóż, jak donosi Wirtualna Polska, pan Lech Wałęsa przyłączył się do chóru odradzającego jego ekscelencji Donaldowi Tuskowi start w wyborach prezydenckich. Może to oznaczać jedno z dwojga. Bezpieka popierająca do tej pory obydwu panów nie życzy sobie, by pan Tusk został prezydentem i w razie czego zrobi dobrą propagandę na przykład panu Andrzejowi Olechowskiemu, by pozbawić pana Tuska szans. Lub też wie, że konkurencyjna bezpieka ma na pana Tuska jakieś dobre haki. Bo hak hakowi nierówny. Na ten temat pisałem w Dzienniku Polskim. Przewidująco, tak. Start Donalda Tuska. Rzecz w świecie polityki bez precedensu, chyba. Kandydat na prezydenta, któremu ludzie dają 90% szans na zwycięstwo, waha się, czy wystartować. W Polsce jednak nie istnieje normalna polityka. Istnieje tylko gra służb specjalnych i prawdopodobnie obcych wywiadów. Zachowanie pana Donalda stanie się wytłumaczalne, jeśli przyjmiemy, że jakieś służby, na przykład te, które wymogły odstąpienie od tubalnie zapowiadanej demisji jego ekscelencji Aleksandra Grada po kompromitacji z inwestorem z Kataru i grożą wystawieniem pana Andrzeja Olechowskiego pseudonim Must, grożą ujawnieniem jakichś haków. Pamiętajmy też, że do tej pory na szczycie władzy byli ludzie, delikatnie pisząc, związani z CIA, którzy czasem po kadencji jechali nawet do Ameryki zdawać sprawę ze swych poczynań. Natomiast pan Donald jest faworytem pani Angeli Merkel. Amerykanie, jak trzeba, to nie przebierają we środkach. Pytanie brzmi, czy pan Tusk ma kontrhaki na konkurentów? Wydaje się, że dziś została już tylko ta wątpliwość, o której wspominałem na początku. Chociaż bezpiece udało się prośbą, namową czy szantażem zmusić jego ekscelencję Donalda Tuska, by nie odwoływał jego ekscelencji Aleksandra Grada. Być może są jeszcze jakieś lewe interesy do załatwienia i ten odłam bezpieki nie ma pewności, czy inny premier by je krył. I dlatego chcę, by pan Tusk pozostał premierem. Z tego by wynikało, że pan Wałęsa, mówiąc, zmiana na stanowisku premiera w najbliższych miesiącach skomplikuje sytuację na scenie politycznej, dlatego lepiej dla Polski byłoby, gdyby Donald Tusk wyznaczył innego polityka Platformy Obywatelskiej jako kandydata do walki o fotel prezydenta, był w pewnym sensie szczery, żeby nie wspomnieć o samych spec-służbach. Największe usługi Golicyn oddał paradoksalnie Francji, której służby w latach 60. były niemal całkowicie opanowane przez agentury Kremla. Wśród spraw, o których Golicyn powiedział Amerykanom, były informacje mówiące o tym, że na czele wywiadu i kontrwywiadu francuskiego stoją ludzie Kremla, a on sam widział przed swoją ucieczką w kwaterze na Łubiance dokument mówiący o tym, że wywiad francuski, zadaniowany przez KGB, miałby wykraść Amerykanom tajemnicę ich broni rakietowej. Z infiltracji spec-służb tzw. III RP agenturami obcymi zdawano sobie sprawę.
Od początku zakładaliśmy, że nasz urząd może być dla Rosjan przejrzysty. Rosjanie dzięki swoim starym kontaktom towarzyskim i aktywom operacyjnym mogli kontrolować większość operacji naszego kontrwywiadu. UOP był obiektem wielu agresywnych akcji ze strony służb rosyjskich, ukraińskich, białoruskich. Nasza reakcja była najczęściej taka: nie prowokować bez potrzeby, tylko obserwować i uniemożliwiać działanie. Aby to było skuteczne, szczególnie kiedy nasz wywiad jest sparaliżowany, potrzebujemy wiedzy o tym, co się działo przez ostatnie 25 lat. Kim i czym KGB się interesował w Polsce i do jakich spraw potrzebował pomocy SB? Jakie działania podejmował wobec polskich obywateli w kraju i za granicą? Problem ten dotyczy nie tylko SB, także wojskowych służb specjalnych i struktur PZPR. Nikt tego dotychczas nie zrobił, a przecież współpraca ze służbami ZSRR przed 1989 rokiem nie dotyczyła paru osób. To były statystycznie ogromne liczby. Czy to jest kontynuowane? Mimo zniszczeń archiwów SB i służb wojskowych, odtworzenie tej wiedzy jest możliwe. Na tej podstawie kontrwywiad mógłby ocenić, w jakim zakresie służby rosyjskie wracają do starych wpływów, operacji i kontaktów. Nie chodzi mi więc o to, by kogoś rozliczać bez powodu, ale ze względu na bezpieczeństwo państwa musimy to wiedzieć. Pomimo powyższej wiedzy nie zrobiono niczego, by chociaż utrudnić agenturom obcym operowanie w specsłużbach tzw. III Rzeczpospolitej. Specsłużby nie zaniedbują plasowania swoich agentów wpływu nawet w przestępczości zorganizowanej. Agentura wpływu w organizacjach przestępczych specsłużb jest czymś innym niż informatorzy policji kryminalnej. Niekiedy infiltrowanie środowiska politycznego i infiltrowanie środowiska przestępczego łączą się harmonijnie. Mariusz Kamiński, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ujawnił w wywiadzie prasowym, że w czasie, kiedy był jego szefem, CBA prowadziło śledztwa dotyczące prania przez Platformę Obywatelską brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Co by o niej nie mówić, to jednak w państwach Europy Zachodniej w jakiejś formie tak zwana cywilna kontrola nad służbami specjalnymi jest. Tym samym agenci wpływu nawet poza specsłużbami wpływ na nie mają. Członkowie grupy, którzy rozpoznają się nawzajem, a dla osób spoza ich grup są z tą grupą niezidentyfikowani lub identyfikowalni słabo, przechodzą przez procedury demokracji politycznej jak nóż przez masło. To dotyczy nie tylko tajnych agentów, ale też na przykład mniejszości etniczne, zboczeńców, takich jak sodomici czy pedofile, przestępców i tym podobnych, ale w przypadku tajnych agentów to zjawisko działa najsilniej. Oprócz tego do tajnych agentów niektórzy politycy demokratyczni pałają afektem. Na przykład w latach 2005-2007 Jarosław Kaczyński nominował sam i nakłaniał innych do nominowania tajnych agentów na wysokie stanowiska państwowe. W swojej naiwności roił sobie, że będą mu służyli lepiej od nieagentów. Chyba postępował z motywów takich jak Józef Śliż, w swoim czasie osoba bardzo wpływowa, który nakłonił Ministerstwo Finansów do mianowania pułkownika SB na stanowisko likwidatora jednej z perelowskich central spółdzielczości rolnej. Spytany dlaczego, odpowiedział: byle był dyspozycyjny. Obecnie to samo, tyle że na o wiele większą skalę robi Platforma Obywatelska. Niekoniecznie z tych samych motywów. Dla niektórych polityków demokratycznych tajne agentury są panteonem pogańskich bożków, które trzeba obłaskawiać ofiarami ze stanowisk, aby odwdzięczały się opieką. Jeżeli dotąd jeszcze ktoś nie wiedział, dlaczego demokracja polityczna z tak wielką determinacją i uporem jest narzucana per fas et nefas każdemu niezależnie od jego woli, to teraz już wie. Demokracja polityczna jest najlepszym w historii środowiskiem działań specsłużb. A Arystoteles nazwał to tak: demokracja to rządy hien nad osłami. Demokracja polityczna jest najlepszym przyjacielem tajnego agenta. Na ogół uważa się, że totalniacy to przeciwnicy demokracji. Tymczasem nic podobnego. Totalniak może być szczerym demokratą, bo totalniacy są tylko wrogami wolności. Tymczasem demokracja to wcale nie to samo, co wolność.
Demokracja polega na tym, że z góry przyznajemy i władzę, i rację każdorazowej większości. Co więcej, ostatnio coraz bardziej upowszechnia się pogląd, że jeśli każdorazowa większość uzna coś za dobre, to to jest dobre. Moskwa, sprzedając wybrane siatki agentów spec-służbom państw Europy Zachodniej, wprowadziła do nich swoje konie trojańskie. Jeżeli zachodni obrońcy demokracji politycznej stwierdzają, że w Federacji Rosyjskiej demokracja jest, a że inna niż w ich państwach, to nie szkodzi. To znaczy, że uznają hegemonię Moskwy. Moskwa wciąż mocarstwem jest, faktycznie, nawet jeżeli na to nie wygląda.